Uświadomiłem sobie, drodzy bracia i siostry, drodzy nowożeńcy, Krzysztofie i Kasia, że to Pan także właśnie wtedy, gdy Pan Bóg mówi do serca. Serca do Pana, ale w jednej sprawie, sprawie małżeństwa i rodzicielstwa, który jest serca każdego małżeństwa, jest serca jednego. Jedna myśl to samo pragnienie, pragnienie szczęścia małżeńskiego, rodzinnego. Bez tego pragnienia właściwie trudno tutaj się nie szukać. Tutaj się nikogo nie zmusza. Ja przychodzę o Panu, bo nie o mówię, teraz też. To nie znaczy, że mam czas się wycofać. Nie. Tu nie odwołać, ale żeby wstrzymywać się. Ślub trwa do ziemi. Wystarczy jeden moment, który zostawi ślad w sercu Kasi czy Krzysztofa. Może to będzie ten sam ślub. Będziecie odkrywać, że ja długie, długie lata przebywam serdecznie życzymy i o to się modlimy. Aby to życie wasze było szczęśliwe. Zaznaczam jeden rozdział. Patronem Jezusa, opiekunem Jezusa Świętym Józefem, rozdział pod tytułem Daję Ci mój pokój i daję Ci moją radość. To taki plan Boży. Nie chcielibyśmy. Nie zmienimy tego. Pokój i radość. Najwyżej można to najwyżej przestać. Radość Boża. To nieistotne dla Pana Boga. Szczerość, z jaką muszę wytrwać dzisiaj, drodzy nowożeńcy, to wasz stan. W uroczystej świętej Boże życie. Oni jednostajnie nabędzą nasz, nabędzą najważniejsze. Wszystkie te sprawy zachowywała w swoim sercu. Wasze sprawy też. Może nawet te, o których jeszcze nie myślicie. Ona modli się waszej byście wsłuchiwali się, jak powiedziała Daniel Danielewski, zróbcie wszystko, co powie Pan mówi w Jego głos. Głos tego, który Pan błogosławił mocą słów zawartych, kiedy kapłan będzie mówił przysięgę, aby zanim ślubując sobie nawzajem Krzysztofa. Kasi, a Kasia Krzysztofowi. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Na pewno tą drogę życia proszą przez Marię otoczenie rodziną dla Maria. Mama Krzysztofa, Maria i Zygmunt, rodzice Kasi, Jan Biegun, ojciec z nieba i z pogrądu. Rodzeństwo Weronika, siostra Kasia, czterech braci Krzysztofa, Andrzej z pogrądu, Bogdan z pogrądu, Piotr z małżonką. Ksiądz Stanisław, odległy i szczęśliwy, modli się wasze. Dwie babcie Kasi uczestniczą w Boże zdanie ze swoim ojcem.
Święta Boże, proszę Cię, jak ona, zachowujcie w sercach wspólne Wasze sprawy. Będziecie wtedy szczęśliwi. Błogosławieństwo Jezusa Chrystusa rozciąga się na wszystko, co składa się na życie człowieka. I to wszystko wypisało sobie i utworzyło się w takim współczesnym dekadzie. Proszę się nie przerażać, że jest tego 10. Błogosławieństwo Jezusa rozciąga się na wszystko, co składa się na życie. Zdrowie, praca, plany, przyszła rodzina, pobożność, wybierze, pokora, wybaczenie, wdzięczność, poświęcanie się dla siebie wzajemnie i modlitwa. Nie dlatego ostatnia, żeby była najmniej ważna. Żeby to wszystko razem złączyć. Idźcie więc. W sercu i na ustach z modlitwą, że Pan Wam błogosławi, to znaczy daje. Daje poprzez swoje miłosierdzie, poprzez naszą modlitwę. A Maria wszystkie te sprawy zawołała w waszych sercach. Oddaję ze swojego serca, żebyście się z nimi zapoznawali. To takie proste, choć nie łatwe. Nie jest dobrze iść łatwą drogą. Chrystus mówi na jednym miejscu dość mocno, że droga jego ucznia jest drogą pod górę. Niejednokrotnie drogą krzyża. Nie da się odmienić cierpienia, ale przypomina się Jan Paweł II i jego msza święta pontyfikalna. Kilka dni, bodajże 8 dni po wyborze, najbliższą niedzielę po wyborach polskich 8 dni. W Watykanie rozpoczął tak, nie lękajcie się. Chrystus, któremu otwarliście dzisiaj drzwi, zaprosiliście go do swojego dzisiejszego życia, będzie wam błogosławił. To znaczy pomagał dla drogi was. I będzie was uczył kochać nawzajem. Czego wam serdecznie życzą wszyscy tu obecni i wszyscy, a jest was 5 kapłanów, którzy modlą się gorąco waszych intencjach, z którymi dzisiaj przyszliście do swojej świątyni. To już jest bez świątynia Kasia. Założyło się zapoznać z szczególnie uroczystości Bożego Ciała, kiedy spełniła jeden bardzo znamienny ołtarz po obrywaniu z piękną starecą, jak przystało na dziewczynę, która zakochała się w Chrystusie swoim nauczycielem, będąc sama nauczycielem miłości i dobroci.
Powstańmy. Teraz najważniejszy moment dla naszego Krzysztofa, sakrament małżeństwa. Katarzynie Krzysztofie, słuchaliście Bożego Słowa, przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości małżeństwa. W imieniu Kościoła Boga Pacjenta są wasze postanowienia. Katarzynie Krzysztofie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć sakramentalny związek małżeński? Tak. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej drodze aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć Bóg katolicki, wychować potomstwo, które was poddarzy? Chcemy. Proszę, Panie, niech ich miłość przez niego moc, która stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagę Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Pan błogosławi to odrocznie, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wielkości. Na znak zawartego małżeństwa nauczcie sobie odrocznie. Katarzyna, przyjmij tę obrączkę, jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Krzysztof.
jako znak mojej miłości i wierności. Mnie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze w nas, ponad za sprawę Ducha Świętego,
potrzebą jego rozumnego syna w jego zachowuje chwałę dziedzictwa. Wydała światło przedwieczność, jakość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niego Twój majestat uwielbiamy zastępnych którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do niego. Razem z nimi wołajmy.
Jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Thank you.